Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu e-petrol.pl. Mamy już wybitnie jesienną aurę za oknami, niestety deszczowa pogoda daje o sobie znać, przypomina, że już koniec października, ale dla kierowców mamy dobre wiadomości, ponieważ paliwa na polskich stacjach bardzo wyraźnie potaniały w minionym tygodniu, zwłaszcza widoczne jest to w przypadku benzyny 95-oktanowej, która przed tygodniem kosztowała 5,27, w tej chwili kosztuje o 7 groszy mniej, 5 zł i 20 groszy za litr w średniej ogólnopolskiej. Jeśli chodzi o olej napędowy, tutaj zmiana obniżkowa to jest poziom 4 groszy, w tej chwili kosztuje ona 5 zł i 11 groszy za litr. 98-oktanowa benzyna kosztuje 5 zł i 50 groszy, także również zauważalny spadek. W przypadku autogazu zmiana obniżkowa wyniosła 3 grosze, 2 zł i 55 groszy, to średnia cena ogólnopolska LPG na naszych stacjach. Warto również pamiętać, że zmiany, o których mówimy, te zmiany spadkowe jeszcze się prawdopodobnie nie kończą. Mieliśmy do czynienia z bardzo istotnym ruchem w dół w cenach hurtowych polskich koncernów i stąd wynikać może duża zmiana spadkowa na polskich stacjach. Na wielu spośród placówek różnych koncernów widzimy już ceny poniżej 5 zł za litr zazwyczaj oleju napędowego, ale zdarzają się także i stacje, gdzie już poniżej 5 zł można zatankować benzynę i wydaje się, że ten kierunek w najbliższych kilku tygodniach będzie kierunkiem obowiązującym dla zmian na polskich stacjach, nawet mimo dwóch długich weekendów, które przed nami w listopadzie, weekendu z okazji Święta Wszystkich Świętych i z okazji Dnia Niepodległości, stacje raczej nie powinny ulegać jakimś innym nastrojom niż obniżkowe i te ceny rzeczywiście w kierunku poniżej 5 zł mogą w najbliższym czasie nam wędrować.